O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad najpierw 16, a potem 20 września miała otworzyć oferty składane przez firmy zgłaszające swój akces do budowy odcinka trasy S61 od obwodnicy Suwałk do przejścia granicznego w Budzisku. Oba terminy spaliły na panewce, ponieważ potencjalni kandydaci zasypali Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zapytaniami. W dwóch pierwszych transzach wyjaśnień zamawiający odpowiedział na ponad 500 pytań i wątpliwości. W efekcie konieczne okazało się przesunięcie terminu otwarcia ofert. Teraz wyznaczono je na 4 dzień października bieżącego roku. Przypominamy, że po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy wykonawca będzie miał zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego 26 miesięcy na wykonanie zamówienia z wyłączeniem okresów zimowych.